To nie był dobry weekend w wykonaniu naszych drużyn w czwartej lidze. Dotkliwej porażki w Tarnowie z Unią doznała MKS Limanowia, przegrywając 5-2. Właśnie teraz prezes szczyrzyckiego klubu, pan Antoni Kaleta, przypomina postać wspomnianego przeze mnie Przemka Bladochę, z Orkanem Szczyrzycy związany przez kilkanaście lat. Widmo spadku coraz głębiej w oczy zagląda piłkarzom Orkana Szczyrzyc. Można powiedzieć, że nawet jest za ciepła okazja dla drużyny gości i bramka od razu zaskoczeni klasztorni, a bramkę już w drugiej minucie strzelił zawodnik z numerem 17, to jest Bartosz Tokarczyk. Przeszkadza tam dobra akcja i bramka, proszę Państwa. Podopieczni Wojciecha Tajdusia przegrali w niedzielę z Tarnowią Tarnów 0-3. Ale zbyt daleko wypuścił sobie piłkę Kamil Janecki. Kacper Baluch, teraz okazja dla gości. Patryk Dydyk i bramka. 3-0, proszę Państwa, to już w tym meczu jest koniec marzeń Orkana Szczyrzyc. Ładna bramka Patryka Dydyka po długim rogu. No i oczywiście Krzysiek Piwowarczyk nie miał żadnych szans, a goście cieszą się ze strzelenia trzeciego. Z kolei Sokół Słopnice swój mecz rozegrał w środę. W Niecie czy przegrał z rezerwami Termaliki 2-1, a do zakończenia rozgrywek pozostały 3 kolejki.